Yo, jestem Rawczyc i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio na streamach było bardzo dużo pytań, gdzie profitować setnym levelem plus. Przy okazji tego, że ta miejscówka, do której teraz będziemy lecieć, jesteśmy w mieście Edron, miasto dla pac, lecimy na wampiry. Miejscówka idealna dla team huntów powyżej 50 levela, śmiało tam cały team hunt sobie fajnie po XP plus fajnie zarobi. Solo można tam śmiało latać od 70 levelu postaciami magicznymi i paladynem. A rycerz plus 80 level powinien już tam fajnie sobie dać radę, a każda profesja plus setny level na pewno będzie miała tam zajebisty profit. Zanim tam pójdziecie, to pamiętajcie, żeby wykorzystać wrażliwość wampirów i ich innych kolegów, wiskantów i tak dalej, że mają wrażliwość na ogień, także nie zapomnijcie, żeby bić się po prostu z ognia. Plus do tego, jak tam idziecie, nie zapomnijcie Blessed Wooden Stake'a, żeby skurować te wampiry. Wiadomo, że skurowanie troszeczkę wam pomniejszy tego expa na godzinę, ale z profitem naprawdę będziecie zajebiście tam wychodzili. Wiadomo, że preje na lota, jak tam w ogóle wam wjadą, no to będzie coś pięknego. Ja tam latałem, robiłem bestiarkę i kolega Heksander, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, nie nadążał na double respie ze skurowaniem tych po prostu wszystkich mobków. Mega fajna miejscówka z zajebistym potencjałem, niestety przykładowo na serwerze Damora bardzo często zajęta, ale wcale nie, to nie dziwi. Doszliśmy już do tej miejscówki, daleko, szczerze to nie jest od depozytu, na pierwszym piętrze mamy same skelety i gule, poniżej tak samo skelety, gule plus demon skeletony. Na trzecim piętrze już dochodzą wampiry i bombisty i kilka sztuk nekro. Na kolejnym poziomie są wampiry, wiskanty oraz brejże. Tam już należy uważać, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Jeśli się troszeczkę zamotacie, to wydaje mi się, że dałoby radę tam się wysypać, ale wiadomo, zimna głowa, twarde ręce i na luzie sobie dacie radę. Plus jeszcze jest jedno piętro poniżej, blisko bossa, który aktualnie jeszcze tam się pokazuje przez 2 dni. Z racji tego, że mamy jeszcze First Dragona, to znów mamy kolejne piętro z wampirami każdego rodzaju, czyli trzy rodzaje tych wampirów. My sobie podbiegniemy na luzie. Fajna ta miejscówka jest pod tym względem, że możemy sobie tutaj latać na serwerze PvP. Jeśli byśmy chcieli komuś uciec, to śmiało sobie wybiegamy na sam koniec. Ja wam pokażę, gdzie jest teleport, gdzie was cofa na sam początek. Także dla kogoś, kto jeszcze nie zna do końca takich miejscóweczek, to mi się wydaje, że spoko opcyjka. Także lecimy. Na tych piętrach w ogóle nie będziemy się skupiać, no bo tutaj to profit zbytnio nie zrobimy. Na jakimś rapid respie śmiało można tutaj sobie robić bestiariusz z tych skeletów, guli oraz demon skeletonów. My schodzimy od razu docelowo na ostatnie piętro, no bo tam jest najciekawiej, najwięcej jest tych wampirów i po prostu jest ich mega dużo. Z racji tego, że mamy godzinę 10 rano, to prawdopodobnie tam nikogo nie będzie. Aczkolwiek możemy się zdziwić. No i już na tym piętrze, gdzie dochodzimy, mamy zwykłe wampiry oraz nekro, czyli na start, jak macie ten 50 poziom. Tutaj akurat demon skeletony nie bijemy z ognia, ale ja akurat jestem docelowo przygotowany, żeby latać na ostatnim piętrze. Tam akurat demon skeletonów nie ma, więc nie musicie się przejmować. Widzicie, że tych wampirów jest naprawdę, ale to naprawdę dużo. Ja ich tutaj nie będę skurował, dopiero jeśli na kolejnym piętrze, ostatnim piętrze nie będzie nikogo, to coś tam poskurujemy sobie, żebyśmy mieli mały wgląd, ile tego możemy zdobyć sobie przez chwilę. Wiadomo, też nie będę biegał tam nie wiadomo jak długo, no bo nie o tym jest ten odcinek. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wam pokazać, co tutaj możemy znaleźć, żebyście nie mulili na wszystkich klasycznych miejscówkach i żeby też moi widzowie wiedzieli, jak tutaj dojść, bo naprawdę mega, mega fajna miejscówka z mega zajebistym potencjałem. Można tutaj latać, jak już na setnym levelu tutaj wbijecie, to zanim bestiarkę wbijecie na tych wszystkich potworach tutaj, czyli przykładowo nawet nie licząc tych nekro, tylko wampiry, trzy rodzaje wampirów, to zanim wbijecie te trzy rodzaje wampirów, to naprawdę mega dużo czasu zleci, bo ja na rapidzie, jak już wbiłem 1K wampirów zwykłych, to tych wiskantów i tych kolejnych, to wbiłem około 500 sztuk, także widzicie, wampiry zwykłe tutaj przeważają. Czekajcie, hunting analyzer sobie włączymy. Mamy włączone, pach, start, będziemy chociaż właśnie skurowanie, a i tutaj ktoś biega, dobra. Także nie będziemy przeszkadzać tutaj pani. Po prostu przebiegniemy się, pokażę wam, jak tutaj wygląda miejscóweczka. Dobra, wróciliśmy. Akurat tak wyszło, że latał tutaj 700 level, no ale dogadaliśmy się, że na nagrywanie odcinka sobie tutaj
wyjdzie nam na chwilę na szczęście. Wyszedł, także wam pokażę jak. Tutaj możemy zauważyć, widać, że ta osoba typowo dobijała sobie tę bestiarkę, bo nic, a nic sobie tutaj nie skurwała. Przelecimy, zobaczymy. Generalnie te potwory nie robią jakiegoś zajebistego damage'u. Jakoś mocno nie biją, nie klepią, ale właśnie na tym 70 levelu potrafią zaskoczyć. Poskurujemy sobie, pozabijamy, zobaczymy ile tego nam uda się zdobyć, robiąc nawet tylko i wyłącznie jedną rundkę. Jeśli macie również pomysły, drodzy widzowie, gdzie expić, gdzie latać, a przy okazji profitować, a ja jeszcze o tym nie wspomniałem na kanale, to śmiało możecie to napisać. No chyba, że to jest jakaś wiedza szczególna i nie chcecie, żeby później poszła na świat informacja, żeby tutaj latać, bo wiem, że wiele osób pewnie miałoby mi za złe to, że nagrywam odcinki, że coraz więcej ludzi wie o tym. No ale no niestety, Raffles TV to jest kanał o TB. Ja tutaj nie będę niczego ukrywał. Także wiedza 100% o TB, także widzicie. Potworów jest naprawdę dużo. Rycerzem śmiało można by było tutaj robić sobie jakieś mniejsze, większe klaty. Wiadomo, zaczynać od mniejszych, żebyście się tutaj po prostu nie przejechali. Naprawdę bardzo dużo jest tego skurowania. Wiadomo, mamy też trochę ciał po wcześniejszym koledze, który tutaj biegał, ale też on coś tam skurował, ale nie do końca. Plus jeszcze zęby wampira zaczynamy zdobywać. Dobra, pierwsza sztuka jest. Biegając w koło, to robiąc sobie te klaty, to śmiało patrząc na rozmieszczenie tych pomieszczeń, bo to mamy raz, dwa, trzy, cztery, około 9 pomieszczeń, także 9 klat sobie robimy i biegamy w kółko. Fajny jest patent, żeby po prostu lecieć sobie zgodnie z ruchem wskazówek zegara przykładowo, a później, kiedy nawracamy, to nawracamy sobie tędy, tym skrótem. I teraz patrząc na to, że tak naprawdę w TB jest cały czas wprowadzony resp razy 2, to jest naprawdę mega szybko się wszystko respi. Wiadomo, że dla niektórych jest to zaleta, dla niektórych wada. No bo jeśli ledwo co sobie dajecie radę, no to nie macie nawet chwili wytchnienia, czyli cały czas musicie ostro orać. No jak widzicie, dopiero czwarte pomieszczenie, my już mamy trzy zęby wampirze, które są potrzebne do imbuingów, plus 5 dustów, które też są nam potrzebne i są w miarę cenie na markecie, bo nie każdemu chce się w tej TB cokolwiek zbierać i dlatego tacy ludzie jak my, którzy grają bardziej kosualowo, śmiało sobie mogą pozbierać, no i zarobić w naprawdę łatwy i przyjemny sposób. Wiadomo, ja już na tym levelu to śmiało mógłbym robić jeszcze większe klaty, ale szczerze do odcinka nie chcę. Na spokojnie chcę wam pokazać, żebyście też czasem się nie zrazili, że Raffles z takim levelem pokazuje i kozaczy, ale nie, spokojnie, paladynem moim, którym mam 90 level teraz aktualnie, ale pamiętam, że na streamie, na 70, którym się również tej latałem, robiłem profit, także dla chcącego nic trudnego. Dobra, kolejne pomieszczenie. Tutaj w tym miejscu akurat będzie już troszkę więcej tych potworków. Akurat bossa, którego tutaj możemy spotkać, nie będziemy go bić, bo nie jest no w ogóle na temat tego odcinka. O samym First Dragonie, no to nagramy fajny, długi materiał dopiero za rok, bo szczerze, First Dragon, już ten event tam się kończy, a szczerze ja nie byłem nigdy przekonany do tego eventa, dopiero na tym serwerze jakoś przekonałem się, że fajnie jest to ogarnąć sobie, no ale wiadomo, żeby zabić First Dragona, to potrzeba 15 osób z nieprzeciętnym skillem albo nieprzeciętnym levelem. Także za rok na pewno się pobawimy z First Dragonem, wtedy wszystko ładnie zrobimy, a może też troszkę więcej nas będzie na tym kanale i na streamach, że na ludzie te 15 osób będziemy w stanie złapać w ciągu, nie wiem, tam 5 minut, a nie, że będziemy stać i pół godziny czekać, aż wszystkich sobie spotkamy.
aż wszyscy się znajdą, zlecą. Wiecie, jak to zresztą wygląda z bossami TV, że jak nie ma się ekipy, to trzeba się trochę naczekać i naszukać tych ludzi. I tutaj już dochodzimy powoli do końca. Na dole również mamy wampiry wszelkiego rodzaju. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsca, to śmiało można wykorzystać ten teren i po prostu zrobić sobie naprawdę wielkie kółko. Kurde, pół odcinka to ja będę skórował te wampiry, żeby wam pokazać, ile mniej więcej tych skórek wychodzi, bo to wiadomo, no ciężko uwierzyć czasem, że taka miejscówka jeszcze jest w TV, gdzie można naprawdę mega zarobić. Tak poza tym na streamie też ostatnio ktoś się chwalił, chyba na 90 levelu rycerz, to mówił, że nie był w stanie respa bić, bo tak szybko się wszystko tutaj respiło, że praktycznie stał w miejscu. Hop, jeszcze pozbieramy te śmieci. Wszystko chyba przeklikane. Dobra, już tego nie będziemy bić, bo odcinek będzie trwał pół godziny. I tutaj mam ostatnie pomieszczenie. I mamy ten teleport, o którym wspominam wcześniej, czyli właśnie na NOPO VP to tam zbytnio się nie przydaje, ale na PvP jakbyśmy chcieli komuś uciec, to może by zrobić małą taką pułapeczkę, czyli zwiewamy do samego końca, on tam po drodze gdzieś tam sobie próbuje do nas dobiec, a my bach i zyskujemy chwilę przewagi. Wiadomo, że że na pewno dużo ludzi, których już tam bardziej ogarnia, zna ten myczek, także pewnie przy wejściu będą wszyscy na was czekać, ale warto czasem spróbować. No i jeszcze u góry mamy kilka potworków, akurat tutaj to już jest malutka liczba i teleport do bossa z eventów First Dragona. Akurat, jak już mówiłem, już tego nie będziemy robić. Także ostatnie skórowanko. Schodzimy pod teleport. Wiadomo, że ta ilość skórek to jest wszystko, to jest loteria. Raz możecie mieć skórka za skórką, raz możecie po prostu rzadziej mieć, ale naprawdę bardzo dużo tych zębów również leci. Co zaraz wam pokażę średnie ceny, jak to wygląda na cyklopedii. Czyli patrzcie, mamy 5 skórek. No wiadomo, tam mieliśmy trochę ciał po koledze wcześniej. No to liczmy, że tam byłyby 2 skórki, 6 zębów. Jeden ząbek na to może około 2,5 tysiąca. To jest około ta średnia cena. Czyli tak naprawdę bardzo często możecie sprzedać za 3K plus. Plus jeden dust kosztuje 3900, także widzicie. Ja tutaj w sumie na lajcie się przebiegłem, zbytnio się nawet nie spinałem, po prostu waliłem GB, piłem najlepsze manasy i tak dalej. I już jest tutaj w ciągu 8 minut 6K na plusie, co jest moim zdaniem słabym rezultatem. Bałbym się bardziej postarał, ubrał się lepiej pod tą miejscóweczkę, czyli bardziej pod defa, no bo one naprawdę sporo walą w zwarciu, plus life drain, bo z tego co tam widziałem też również wysysają życie. To na pewno byłoby inaczej, ja tutaj po prostu na szalonego dzika wleciałem. Mam nadzieję, kochani, że wam choć troszkę pomogłem tym odcinkiem, że wiecie, jak tutaj dobiec. Jeśli macie oczywiście jakieś fajne sugestie, to oczywiście wszystkie sugestie mile widziane. Jeśli jesteście nowi, śmiało zostawcie suba. Ja was dziś około godziny 17 zapraszam na streama, na kolejnego streama. Mam nadzieję, że frekwencja będzie tak jak zawsze, plus 100 osób. Także kochani, ja dziękuję za uwagę, kończę ten odcinek. Do zobaczenia na streamie. Życzę wam miłego dnia. Cześć.